Cześć! Przed nami jedno z wydarzeń, przez które, a może dzięki któremu, mówi się o modzie nieco szerzej, nawet jeśli ma to mówienie nieco plotkarski charakter. W postaci kto ubrał się w co i czy faktycznie dobrze zinterpretował motyw przewodni, no właśnie czego? Met Gali oczywiście, czyli corocznych modowych bahanaliów z bezlitośnie wąską listą gości. W tym roku, a więc w roku 2023, temat Met Gali ponownie skupi się na dorobku konkretnego projektanta i tym razem będzie to Karl Lagerfeld. I standardowo na początku każdego odcinka chciałabym bardzo serdecznie podziękować gronu moich patronów za wsparcie. A jeśli jeszcze się nie znamy, ja nazywam się Joanna Hoffman i jeśli chcecie dowiedzieć się, co wspólnego z Met Galą i z Karlem Lagerfeldem mają wampiry i Oscar Wilde, o tym już za chwilę. A jeszcze może doza bezczelnej autopromocji, ponieważ odcinek o historii Met Gali, od tego kto ją wymyślił, po to co znajdziecie w menu, już powstał i link do niego znajdziecie gdzieś tutaj. Ale w telegraficznym skrócie Met Gala to coroczne wydarzenie, które uważa się za najbardziej prestiżowe modowe przedsięwzięcie, głównie przez rozmach, ale też przez wspomnianą selekcję gości i aurę tajemniczości. Dla mnie to współczesna wersja balu Vanderbiltów z okresu pozłacanego wieku. Bo dla wielu to prawdziwe sprawdzenie, kto sięga towarzyskich i nie tylko towarzyskich szczytów. Gala odbywa się w Metropolitan Museum of Arts i otwiera coroczną wystawę poświęconą wątkom mody w ujęciu kulturowym. A motywem przewodnim Met Gali 2023 jest Karl Lagerfeld A Line of Beauty. Co ciekawe, od kiedy Met Gala ma motywy przewodnie, zaczęło się właśnie od ujęcia dorobku konkretnego projektanta, mianowicie Balenciagi. Później byli m.in. Saint Laurent, Dior, Poiré, Chanel czy McQueen. I pomyślałam, że Met Gala jest często świetnym pretekstem, żeby dopowiedzieć nieco więcej i pomyślałam również, że nie będziemy się skupiali na dogłębnej analizie życiorysu Lagerfelda, ponieważ znajdziecie masę świetnych artykułów, książek i dokumentów właśnie jemu poświęconych. W tym odcinku bardziej skupimy się na tym, dlaczego Lagerfeld tak mocno wgryzł się w popkulturę i dlaczego uważa się, że miał tak ogromny wpływ na modę. Lagerfeld urodził się w roku 1933 w Hamburgu, w zamożnej, kupieckiej, mieszczańskiej rodzinie, chociaż sam oczywiście bardzo lubił siebie odmładzać. Od dziecka nasiąkał artystycznymi wpływami, nonkonformizmem swojej matki. Jego koledzy z kolei wspominali, że od zawsze coś szkicował, szczególnie w klasie. W roku 1947 rodzina Lagerfeldów przeniosła się do Paryża, gdzie mały Karl, dostałoby mi się za to, bo Lagerfeld wspominał, że od zawsze chciał być dorosły, został zapisany do liceum, gdzie uczył się rysunku. Minęło trochę czasu, Lagerfeld nie przestawał rysować, cały czas chłonął inspiracje, aż mamy rok 1954, kiedy Międzynarodowy Sekretariat Wełny zorganizował konkurs i szkic płaszcza Karla wygrał główną nagrodę. Wtedy właśnie zauważył go Bolmeé, oferując Lagerfeldowi stanowisko asystenta. Dalej, w wieku 20 lat Lagerfeld został dyrektorem artystycznym w domu mody Patou, był pracowity i głodny wiedzy. Przez lata wspominał, że kocha pracować 16 godzin dziennie. Sam nazywał siebie modową maszyną, która ma zadanie, widzi je, kończy, przechodzi do następnego bez zastanawiania się. Przy tym Lagerfeld nie spoczywał na laurach, był cały czas niespokojny i był jednym z pierwszych, nazwijmy to, projektantów freelancerów. Traktował wszystko, jakby było wyzwaniem, które on musi namierzyć, następnie obezwładnić. I tak niedługo później, w latach 60. trafił do Chloe, gdzie wkrótce stał się jednym z dyrektorów kreatywnych, wprowadzając markę w klimat eterycznych, romantycznych lat 70. Jak ciężko pracował, a na przykład tak, że w roku 1974 stworzył słynną, ogromną kolekcję ponad 200 sylwetek. Czy było mu mało? Jak najbardziej. W międzyczasie związał się z Fendi, w którym pozostał aż do momentu swojej śmierci. Poza tym tworzył też projekty dla Tiziani na indywidualne zamówienia i sam wspominał, że jest modowym wampirem. Widzi coś, wysysa to do cna. W międzyczasie, jakby w ogóle miał czas dodatkowy, tworzył też znakomite modowe zdjęcia. Przełom, z którym Lagerfeld jest najbardziej kojarzony i dom mody, któremu tak naprawdę oddał całe serca, może nawet sprzedał duszę, to oczywiście Chanel. I mamy rok 83. Lagerfeld zostaje dyrektorem kreatywnym Chanel. Przyjęcie było chłodne, mówiąc dość łagodnie. Po pierwsze, Lagerfeld był niecierpliwy. Chciał wypuszczać kolekcje szybko i nowocześniej. A po drugie, był pierwszym obcokrajowcem, który przejął stery w francuskim domu mody, który był przecież związany z częścią dziedzictwa i całej otoczki paryskości. Uroczy jak zawsze Lagerfeld wspominał, że na początku lat 80. jego zdaniem Chanel przypominało raczej zaawansowany stopień rozkładu ciała. Postanowił to zmienić, chociaż jego debiut zebrał naprawdę mieszane recenzje. Prawdopodobnie przez to, że obrał zupełnie inny kierunek niż ten dotychczas promowany. I tak, kiedy dom mody zwracał się wcześniej na przykład ku pastelom i latom 50., Lagerfeld stwierdził, że zwróci się ku latom 20. i 30. i ograniczonej palecie barw. Stworzył wyraziste sylwetki, bawił się długościami spódnic, wprowadził maxi, a poduchy z ramion często znajdowały się bardziej na biodrach. I z Lagerfeldem za sterami Chanel nadeszła era pokazów mody, które były jak blockbustery. Spektakle, które zmieniały Gros Palais w niesamowite światy. A do tego wszystkiego otworzył też w końcu swoją własną markę, która miała być nieco bardziej dostępna dla odbiorców. I jak sam wspominał, miała mieć duszę seksownego intelektualizmu. Lagerfeld biegle władał 4 językami, ale mimo wszystko zachował swój niemiecki akcent. Jak pisze Jean-Noël Kapferer, w czasie renesansu Leonardo da Vinci oddał się służbie króla Francji, a kiedy francuska moda szukała nowości, Karl przywrócił Chanel wizerunek kultowej francuskiej marki. I czytając o Lagerfeldzie kilkukrotnie natrafiłam na ciekawą myśl, która mówiła o tym, że on nie stał na czele rewolucji w krojach i sylwetkach, jak na przykład Dior, czy jego biznesowy i życiowy rywal Yves Saint Laurent. Ale był przy tym tak genialnym obserwatorem i niepohamowaną mocą kreatywną, że dzięki niemu Chanel szczyciła się większą popularnością niż za życia Mademoiselle. Ujmując to w sensie biznesowym i oczywiście dzięki rozwijającym się mediom masowym. I jak gąbka chłonął to, co było w przeszłości i wypuszczał po naciśnięciu swojej kreatywnej głowy to, co wyobrażone i nowe. Z wrodzoną pewnością siebie i przekonaniem o sukcesie nie był przerażony wprowadzeniem rewolucji do marki legendy. Widział ten dorobek, oczywiście, ale lepił go po swojemu. I niemal nigdy się nie mylił. Wspominał czasami, że Chanel pewnie widząc jego pomysły przewracałaby się w grobie, ale chyba o to chodziło, bo przez niemal 40 lat trzymał zalejce właśnie dom mody Chanel i prowadził go w zupełnie nowych kierunkach. Na przykład to dzięki niemu logo Chanel zaczęło pojawiać się na torebkach w erze logomanii lat 90. i erze It Bags. To on czerpał z historii, odkurzał ją z pajęczyn, upajał coraz to nowe pokolenia wizją Chanel i tłumaczył wszystko na współczesny język. Lagerfeld rozumiał Chanel jako pewnego rodzaju ideę, którą można transformować tak, żeby była spójna z nowym pokoleniem. I za jego rządów Chanel zarobiło najwięcej w historii. Wiemy już o rewolucjach Karla, ale jest jeszcze coś, na równi z jego talentem, co sprawiło, że na zawsze zmienił świat mody i co sprawi, że prawdopodobnie nigdy nie zostanie zapomniany. To wykreowana przez niego persona. Tak, po prostu Karl Lagerfeld. Niezmiennie zaopatrzony w kruczoczarne okulary przeciwsłoneczne, białe koszule z wysokim kołnierzem, z włosami zawsze starannie zaczesanymi i upudrowanymi na biało, a la XVIII-wieczna francuska burżuazja. W dłoniach często wachlarz, na dłoniach rękawiczki. Lagerfeld stworzył sam z siebie na wzór chodzącego portretu. Kaiser Karl, nazywany tym niemieckim określeniem cesarza, stał się swoistym awatarem samego siebie. Jego pieczołowicie wykreowany wizerunek dla niektórych można stawiać na równi z tym wykreowanym przez Warhola. Choć Lagerfeld unikał pławienia się w określeniu artysta, przy tym sam bardzo świadomie stworzył z siebie popkulturową ikonę. W formie tak naprawdę bez precedensu we współczesnym modowym świecie. I jak wspomniała Hetty Juda, dla świata mody jest uspokajająco stałym i pozornie niekończącym się źródłem fascynacji. Bo jeśli dobrze się zastanowimy, obecne kreatywne głowy stojące na czele największych domów mody często wybierają pracę raczej w zacienionym zaciszu, bez rozhulanego ego, skupiając się na etosie pracy, unikając kontrowersji. Nie to, co Karl. Zostawił ślad na modzie, ale przy tym na popkulturze, nie tylko jako człowiek, ale też jako forma dzieła, które było tak charakterystyczne, że mogło być nieustannie odtwarzane i stało się po prostu własnością publiczną. I składową jego persony była ekstrawagancja pod czarno-białym płaszczem. Może było mu wolno więcej przez wrośnięcie w modowy krajobraz, przez dziesięciolecia swojej tytanicznej pracy. Wiecie, stał się jak ten jeden członek rodziny, którego traktuje się inaczej, nieco z przymrużeniem oka, ze względu na szacunek i wiek. Tak jakby było mu wolno nieco więcej, chociaż oczywiście nie każdemu się to podobało. A trzeba dodać, że sam wybór Lagerfelda chociażby na osobę honorowaną przez MET Galę był dla niektórych kontrowersyjny. Wystarczy zacytować jego wypowiedzi od tych o ciałach modelek po ruch mitu. No bo wiecie, trzeba przyznać, że jego wypowiedzi i sposób bycia były jak żywo wyjęte z rubryki Diany Vreeland z Harper's Bazaar. To wszystko w połączeniu z teatralnością i niechęcią wpuszczania ludzi do swojego życia prywatnego sprawiało, że jego kreacja mogła być oglądana jak film i tak naprawdę wymykała się przyziemnej ocenie. Z jednej strony wydawał się próżny i dyskryminujący, a z drugiej hojny i czuły. Ten wizerunek mógł być traktowany jak tarcza, tak naprawdę rola, w którą wchodzi. A jak przy filmowości jesteśmy, Lagerfeld kochał nieme filmy, bo jak wspominał, tak naprawdę nie potrzebuje dialogów, jego wyobraźnia może dopowiedzieć wszystko, co tam powinno być powiedziane. Kochał w szczególności kino europejskie i o ile się nie mylę, był w posiadaniu naprawdę bardzo drogiego egzemplarza kolekcjonerskiego, jednego z niewielu zachowanych oryginalnych plakatów gabinetu doktora Caligari. Zresztą bardzo polecam Wam ten film. Dla niektórych Lagerfeld był też ostatnim dandysem, żywym odpowiednikiem Oscara Wilda. Oboje słynęli przecież z pawich osobowości, wielkiego ego i bardzo inteligentnych, ale zadziornych wypowiedzi. Co na to Lagerfeld wspomniał? Mam nadzieję, że tylko skończę lepiej niż Wilde. Przez lata w Chanel Lagerfeld pozwolił na zagnieżdżenie się firmy w umysłach odbiorców. Odkrył ją na nowo, w tym właśnie poprzez sięganie do historii, wyłapywanie motywów, które snuły opowieść. I wydaje nam się teraz, że przecież wiemy o Chanel tak wiele. To jest tak oczywiste, że staje się niemal kliszą. Przecież Paryż, elegancja, rewolucja w modzie. Ale z drugiej strony, jeśli dobrze się nad tym zastanowimy, wiemy bardzo wiele również przez działalność i honorowanie postaci Mademoiselle Chanel przez Lagerfelda, od filmów przez same kolekcje czerpiące z historii. Bo w przypadku luksusu nic nie sprzedaje się lepiej niż osadzenie w pewnej mierze w historii, która zdaje się być jasno odczytywalnym przez wszystkich symbolem statusu. I to wszystko jeszcze wystarczy okrasić po prostu dozą magii, co robił właśnie Karl. Jest jeszcze coś, co się z tym wszystkim wiąże. Lagerfeld stał się swoistą reinkarnacją Chanel, jej nowym duchem, który na zawsze będzie związany z marką w mierze tak samo dużej, jak sama Mademoiselle. Jak gdyby Gabrielle znalazła swój męski odpowiednik o równie niepokornej i wiecznie ciekawej duszy. A poza tym, jeśli o niego chodziło, to Lagerfeld wspominał, że nie znosi analizowania, w ogóle nie patrzy w przeszłość. I może właśnie to bycie tu i teraz, brak roztkliwiania się i ta aura wiecznej świeżości jeszcze bardziej unieśmiertelniły jego wizerunek. Dodatkowo w czasach, kiedy starość uważana jest za brzydką i wielu najchętniej usunęłoby ją w ogóle z publicznej rozmowy, po drakońskiej diecie Karl Lagerfeld chciał wbić się również w wąskie garnitury YSL, przypominał bardziej gwiazdę rocka niż pełen spokoju, stateczny pomnik mody. W końcu sam wspominał, że w życiu najbardziej kocha nowe początki. Spójrzcie tylko na zdjęcia Jana Baptista Mondino. Lagerfeld był mistrzem autokreacji na zewnątrz i wewnątrz. Ostry jak brzytwa meandrował pomiędzy różnymi dziedzinami sztuki. Miał reżyserskie oko do szczegółów, stylu i ponownego cytowania historii. Lagerfeld bywa też często cytowany w analizie samego procesu kreatywnego, bo miał uosabiać niemal wszystkie ważne w procesie twórczym cechy. Pozwólcie, że zacytuję na przykład lekkość, nieoczekiwanie, Bildung, czyli niemieckie określenie na proces wzrastania, w tym kulturowego. A już wiemy, że potrafi z kultury wyssać to, co najlepsze. Z jednej strony Lagerfeld niby zupełnie zamykał się na przeszłość, myśląc o sobie, ale z drugiej strony niektórzy dziennikarze wspominali, że jedyną dozę staroświeckości można zobaczyć w tym, jak się wypowiada. A dla mnie może bardziej to nawet świadczy o jego dokładności i ciekawości również rozmówcy. Ponownie jeszcze sięgnę po zestaw moich cytatów. Istnieje naprawdę genialny artykuł Andrew O'Hagana z New York Timesa, który ujmuje naprawdę bardzo wiele rzeczy, o których sobie tutaj mówiliśmy, i cytuję: Karl żyje własną legendą w każdy możliwy sposób. Z każdym instynktem, jaki posiada, w świecie sztywnych konwencji ma odwagę uwieczniać wizję czegoś wspaniałego. Ma też inteligencję, by nie traktować siebie strasznie poważnie, śmiejąc się łatwo. I przez te wszystkie lata, bo zobaczcie, że był aktywny tak naprawdę od lat 50. do swojej śmierci w roku 2019, choć nie musiał, chciał zadowolić przede wszystkim jedną osobę – siebie. Pracował bez wytchnienia, zdobył wszystkie możliwe nagrody, ale zobaczcie, że mimo wszystko świat był naprawdę zaskoczony jego odejściem. Przecież to właśnie on przez tyle lat był w stanie idealnie ujmować zeitgeist współczesnej mody. Bo Lagerfeld nieustannie romansował z modą, był wszystkożerny i zatopiony po swoje pudrowane włosy w wirze zwanym sztuką. A to wszystko tak naprawdę chyba dzięki marzeniom. Wspominał, że nie potrzebuje zbyt często wychodzić, daleko podróżować, bo wszystko to, co ważne, dzieje się w jego głowie, a życie bez marzeń nazywał koszmarem. MET Gala 2023 jest pretekstem do tego odcinka. Odcinek jest nagrywany oczywiście przed momentem rozpoczęcia gali, więc jak zawsze jestem bardzo ciekawa, kto jak zinterpretuje myśl główną, a line of beauty, nawiązującą też do talentu, jeśli chodzi o szkicowanie, rysowanie Lagerfelda, i czy Kaiser byłby zadowolony. I to tyle, jeśli chodzi o ten odcinek Freakery. Mam nadzieję, że byłam w stanie w telegraficznym skrócie przybliżyć Wam niezwykły życiorys Karla i być może, co ważniejsze, ująć to, dlaczego tak wiele osób czuje, że go zna i dlaczego wrósł i na zawsze zostanie w ujęciu mody w takim ogromnym, szerokim spektrum. Jak zawsze czekam na Wasze komentarze w sekcji komentarzy na dole. Każdy komentarz czytam, na każdy odpowiadam. Już teraz możecie uderzyć w ikonę dzwonka, żeby żaden film Wam nie umknął. Dajcie łapkę w górę, to zawsze jest naprawdę ogromna pomoc, tak samo jak każdy komentarz. Najczęściej daję znać, co u mnie słychać na Instagramie, tam zobaczycie nad czym obecnie pracuję. A my, no cóż, widzimy się przy okazji kolejnego odcinka Freakery. Do usłyszenia!